No właśnie, coś tutaj w przerwie mówiłeś o jeszcze o takiej rzeczy jak wyzywanie Polaków. Możesz rozwinąć temat? No na pewno wielu nam się zdarzało, że byliśmy wyzywani, no nawet zanim zaczęliśmy bitwę, jakieś teksty typu We have Siemkas in a team, więc to będzie przegrana bitwa, czy jakieś tam teksty a propos Hitlera, czy II wojny światowej, czy też jakieś tego typu zagrywki. Generalnie no nie za bardzo jesteśmy lubiani przez społeczność spoza Polski. Nie mówię tutaj oczywiście, że jakoś przez wszystkich. Tutaj jest kwestia po prostu jakichś indywidualnych osób. Już pomijam fakt, że wielu z nich nie ma zielonego pojęcia o historii i wielu myśli, że to my tworzyliśmy te obozy koncentracyjne. Ale polskie obozy zagłady, tak? Tak, dokładnie. No więc po prostu jak usłyszeli polskie obozy zagłady, to myślą, że my je tworzyliśmy i prowadziliśmy. W każdym razie kiedyś na samym początku się zastanawiałem właśnie, jak to się dzieje, że tak nas strasznie nie lubią tutaj, tak? I wtedy po jakimś czasie przypomniało mi się, jaki może być powód właśnie tej niechęci do nas. To będzie troszeczkę długa i monotonna historia, ale postaram się ją skrócić. W każdym razie swego czasu, wiele lat temu, grałem sobie w taką grę MMORPG o nazwie Night Online. Takie coś jakby Diablo, czy tam MU. W każdym razie tam 90 mniej więcej procent graczy to byli gracze z Turcji. I strasznie ludzie ich nie lubili. Otóż dlaczego? Ci gracze łamali zasady, nie wiem, tam bili swoich, ściągali na nich jakieś specjalnie jakieś tam potwory, żeby ich zabiły. Wyzywali zazwyczaj po turecku, pisali jakieś głupoty, lecą sobie powiedzmy przez mapę i non-stop jakieś privy po turecku, gdzie odpisujesz takiemu po angielsku, on dalej po turecku do ciebie. I po prostu no, to była masakra, totalna masakra i też strasznie w tamtych czasach znienawidziłem, że tak powiem, naród turecki. Dla mnie to po prostu była jakaś banda kompletnych idiotów, którzy po prostu zachowują się jak jacyś niepełnosprytni, prawda? No bo nie można było praktycznie w tej grze nic normalnego zrobić, bo wszędzie byli oni, wszędzie pisali po swojemu, nie znali angielskiego i nie mogłem tego zrozumieć. I pewnego dnia, po naprawdę długim czasie, poznałem jednego Turka, który o dziwo znał angielski. No i zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać na ten temat. Spytałem się go, dlaczego właśnie tak jest, że no, wasz naród w ten sposób się zachowuje. I on mi to w bardzo prosty sposób wyjaśnił. Powiedział mi, że ta gra akurat jest tak jakby narodową, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, narodową grą w Turcji. Jest zainstalowana we wszystkich tureckich kawiarenkach internetowych i 90% z tych ich 90% graczy to są po prostu dzieciaki. To są dzieciaki po powiedzmy 6 lat, 12 lat, mniej więcej taki przedział wiekowy. No i czego można oczekiwać od takich dzieci? No one po prostu, one angielskiego nie znają, bo nawet w szkole się nie nauczyły. Zachowują się właśnie jak dzieci, no ale to już im trzeba wybaczyć. I dlatego właśnie powiedział mi, że tak dzieciaki zepsuły im właśnie opinię w tej grze. I wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi właśnie o to, to sprawa jest, myślę, podobna. Polskich graczy jest naprawdę bardzo dużo. Wystarczy nawet wejść sobie po prostu na oficjalne forum gry, jeszcze przed wyborem właśnie kraju, w którym chce się pisać, to przy polskiej społeczności tych postów jest naprawdę bardzo dużo. Nasza polska społeczność jest ogromna. Tym bardziej właśnie dziwię się WG, że nie zrobili nic jeszcze poza rudym dla polskiej społeczności.
Więc z uwagi, że jest nas dużo, no to jest też bardzo dużo dzieciaków po prostu, którzy nie mają pojęcia o tej grze i po prostu zachowują się jak dzieci, robią głupie rzeczy. Znaczy wiesz co, to jest dość ciekawy temat, powiem szczerze, i nigdy na to w ten sposób nie patrzyłem, bo zawsze kręciłem się raczej przy tych bardziej dorosłych, czyli ludziach tam 25-30, w tej chwili w klanie jestem, w którym średnia wieku jest około 30-40 lat, a żeby do niego się dostać, musisz mieć przynajmniej 25 lat skończone, a 20 kobiety. I to wiesz co, coś może w tym być, może być tutaj właśnie diabeł zakopany, że duża ilość polskich troli to są właśnie dzieciaki, które tam jakoś tam trolują. Natomiast ja tutaj troszkę zmienię temat. Dokopałem się, że zostałeś zaproszony na Tankfest 2015 jako jeden z trzech osób obok Omena i Fai ze społeczności polskiej. Możesz coś troszkę uchylić temat? Co, gdzie, kiedy, co to jest? Więc Tankfest jest to doroczna największa impreza w Europie, a właściwie na świecie, w której organizowana jest ona przez Muzeum Czołgów Bovington, który notabene jest też największym muzeum czołgów na świecie. To jest Wielka Brytania, tak? Tak. Tu jest jeszcze takie małe niedopowiedzenie, ponieważ wiele osób też uważa, że muzeum w Kubince jest największym muzeum czołgów. Jednak muzeum w Kubince, z tego co ja się orientuję, oczywiście mogę się mylić, jest to największe muzeum pojazdów militarnych. Ale jeśli chodzi o same czołgi, to podobno jest właśnie to muzeum w Wielkiej Brytanii, w Bovington, największym muzeum czołgów na świecie. I to muzeum właśnie ściśle współpracuje z firmą Wargaming. Jest tam jakieś centrum nawet szkoleniowe firmy Wargaming, które mam nadzieję, że uda mi się zwiedzić. I co roku jest organizowany taki Tankfest, czyli pokazy czołgów, część maszyn, które na co dzień śpią sobie w tym muzeum, po prostu ożywają i można je zobaczyć podczas jazdy, czy też nawet zobaczyć, jak strzelają na Tankfest. Słuchaj, ja tutaj jeszcze patrzę, że jesteś właśnie współpracownikiem społeczności. Możesz wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest? Bo ludzie dość często uważają, że to jest osoba, której dana firma płaci za to, żeby komuś lizała dupę. Cóż, współpracownik społeczności jest to osoba, która robi coś dla społeczności, czyli robi coś dla graczy. Nie mylić tutaj z robieniem czegoś bezpośrednio dla firmy WG. My nie otrzymujemy za to żadnego wynagrodzenia, jeśli chodzi o kwestię finansową. Nie otrzymujemy żadnego złota. Nie otrzymujemy, o przepraszam bardzo, czasami się zdarza, że na święta dostaliśmy jakieś takie małe paczki, tak więc tu muszę się bić w piersi. Przyjąłem z pokorą magnesy na lodówkę. Czyli jesteście sprzedajnymi dziwkami, tak? Krótko tak, rzecz. Tak, za magnesy na lodówkę i jakiś tam bodajże czołg drugiego chyba poziomu. W każdym razie po prostu robimy coś dla społeczności, dla graczy i dzięki temu mamy taki właśnie status community contributora. Zostaliśmy właśnie na przykład, mieliśmy teraz możliwość, byliśmy zaproszeni na właśnie na Tankfest. Tak więc my robimy coś dla społeczności, oczywiście również w ten sposób robiąc dla społeczności robimy coś też dla firmy Wargaming. No oni w podzieńce za to gdzieś tam powiedzmy umieścili nas na stronie, chociaż ja się na to jeszcze nie doczekałem od samego początku, jak nim zostałem, czy też właśnie mamy możliwość wzięcia udziału w jakichś tam eventach typu właśnie Tankfest. Rozumiem. A powiedz mi, no już chyba w sumie jedno z ostatnich pytań. Jestem młodym człowiekiem, gram w World of Tanks. Co zrobić, żeby zaistnieć? Może co zrobić, albo jak zająć się modderingiem? Chcę się rozwijać w jakiś inny sposób niż tylko sama gra.
masz jakieś pomysły, może coś spróbujesz doradzić, nie koniecznie młodym, ale każdemu, kto chce, żeby to hobby stało też się w jakiś sposób uzupełnieniem życia. Cóż, no przede wszystkim jest jedno takie narzędzie, z którego wiele osób, szczególnie młodych osób, nie korzysta. Nie wiem, dlaczego nie uczą tego na lekcjach informatyki, ale jest takie narzędzie jak Google. Wyszukiwarka Google, gdzie tak naprawdę tam jest wszystko. No, po prostu, jeśli chodzi o tworzenie modów, jest bardzo wiele poradników i jeżeli ktoś chce, to naprawdę może się dużo dowiedzieć samej właśnie poprzez samą wyszukiwarkę. Ostatnio widziałem, powstał na przykład poradnik, jak zrobić własną paczkę dźwięków. Też niektóre osoby mnie pytały, czy zrobię jakąś własną paczkę dźwięków. Ja na to nie mam czasu, jednak no, są narzędzia, są tutoriale, są nawet filmy pokazujące, w jaki sposób można taką paczkę zrobić. I to już jest na przykład początek, prawda? Jest to bardzo proste do zrobienia, wystarczy po prostu poświęcić trochę czasu, którego ja osobiście nie mam. I można zacząć od takiej paczki dźwiękowej z jakichś, nie wiem, powiedzmy z polskich filmów, czy tak najlepiej wymyśleć coś, czego po prostu jeszcze nie ma, tak? Czego nie było, coś nowego. I myślę, że można na przykład zacząć w ten sposób. Tu już jest kwestia tego, co ktoś, gdzie się ktoś widzi, prawda? Bo można założyć bloga, prawda? Domin na przykład założył sobie bloga i spełnia się w tej roli. Są osoby, które zakładają kanały na YouTubie, robią jakieś filmy, bitwy, pokazują czołgi. Jest bardzo dużo osób, które mają już ponad 100 filmów na kanale, a jednak tych subskrybentów trochę mało, czyli coś tam musi jednak, nad czymś tam jeszcze jednak muszą popracować. W każdym razie są różne sposoby, że tak powiem, żeby zaistnieć. Myślę, że przede wszystkim nie ma co próbować zaistnieć na siłę. Jeżeli ktoś czegoś nie lubi robić, a będzie to robił tylko dlatego, żeby gdzieś zaistnieć, no to myślę, że szybko się wypali, ponieważ jeśli to nie będzie prawdziwą pasją, to się po prostu nie uda. No jak w życiu, jak wszędzie. Słuchaj, jeszcze mam ostatnie już w tej chwili pytanie. Co myślisz o tym, żeby był polski stream meczów ESL i WG, tak jak w tej chwili był prowadzony przez chłopaków z turnieju, który odbył się w Warszawie? Jak dla mnie, tak jak mówiłem, ja samego ESL-a jakoś bardzo nie śledzę, ale jak dla mnie coś takiego, jak najbardziej, rywalizacja w World of Tanks stoi na bardzo wysokim poziomie, również jeśli chodzi o rywalizację w Polsce. Wiele osób lubi oglądać takie rzeczy, poza tym można się też wiele nauczyć od doświadczonych graczy, podejrzeć jakieś taktyki. Tak więc myślę, że dużo osób oglądałoby coś takiego. Zresztą wystarczy spojrzeć, ile milionów osób obejrzało samą ligę Wargaming. Okej, dobrze. To teraz jeszcze już naprawdę ostatnie, ale nie pytanie, tylko co byś chciał przekazać słuchaczom, którzy będą słuchali nas? Cóż, no szczerze mówiąc to nie wiem, co ja mógłbym przekazać, ponieważ no, nie jestem jakąś wielką, znaną postacią, jeśli chodzi o świat World of Tanks. Przede wszystkim, no, jeżeli chcecie coś robić takiego jak czy to ja, czy to, nie wiem, Faja, Hallak, czy Domin, czy no, ktokolwiek inny, kto już tam coś zaczął, to na pewno nie bójcie się tego robić, próbujcie, bo jeżeli jest to waszą pasją, to na pewno warto. I tym pozytywnym akcentem kończymy wywiad. Dziękuję ci pięknie i życzę ci dobrej nocy. Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich.